Anglikanorum Cetibus i nowa forma rytu rzymskiego. Powrót do przeszłości czy kontynuacja reformy. Istnieje bardzo ścisły związek między sakramentami a wiarą. Przypomina o tym słynna maksyma lex orandi, lex credendi. Nie bez znaczenia jest zatem, jak wygląda liturgia. To, co jest sprawowane zewnętrznie, jest wyrazem tego, co wewnętrzne. Ryt, porządek sprawowania liturgii nie był nigdy czymś przypadkowym, ale kształtował się z historią Kościoła. Między innymi jako odpowiedź na szerzące się herezje i błędne nauki. Ryt liturgiczny nie jest tylko sposobem oddawania chwały Bogu, lecz zawsze jest także wyrazem wiary Kościoła. Błędne zatem nauki, koncepcje teologiczne wewnątrz Kościoła często stawały się przyczyną do odnowy i uporządkowania sposobu celebracji liturgii, szczególnie w pierwszych jego wiekach. Na przestrzeni wieków Kościoła często Kościół ingerował w formy rytu i tak też uczynił na II Soborze Watykańskim. Ostatni Sobór postanowiłby odnowić to, co stało się mniej odpowiednie bądź nieodpowiadające wewnętrznej naturze liturgii. Było to niejako wypełnienie i realizacja założeń i dążeń ruchu liturgicznego, który od dłuższego czasu sygnalizował taką potrzebę. Ojcowie Soborowi stwierdzili, że Matka Kościół bardzo pragnie, aby wszyscy wierni byli wdrażani do pełnego, świadomego i czynnego udziału w obrzędach liturgicznych, ponieważ liturgia jest bowiem pierwszym i niezastąpionym źródłem, z którego wierni czerpią prawdziwie chrześcijańskiego ducha. Szczegółowe zasady odnowy rytu rzymskiego zostały nakreślone w trzecim rozdziale Sacrosanctum Concilium, natomiast czas odnowy rytu ciągle wyznacza życie Kościoła, a z nim kolejne wydania ksiąg liturgicznych poprawionych i odnowionych zgodnie z zaleceniami Soboru. W roku 2007 papież Benedykt XVI listem apostolskim w formie motu proprio summorum pontificum uporządkował sposób wyrażania wiary w ramach rytu rzymskiego, definiując jego zwyczajną i nadzwyczajną formę. Papież wskazał, że mszał rzymski ogłoszony przez Pawła VI jest zwyczajnym wyrazem zasady modlitwy Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego, a mszał rzymski ogłoszony przez świętego Piusa V i wydany po raz kolejny przez błogosławionego Jana XXIII powinien być uznawany za nadzwyczajny wyraz tej samej zasady modlitwy i musi być odpowiednio uznany ze względu na czcigodny i starożytny zwyczaj. I te dwa wyrazy modlitwy Kościoła nie mogą w żaden sposób prowadzić do podziału w zasadach wiary. Są to bowiem dwie formy tego samego rytu rzymskiego. Ten sam papież dwa lata później listem apostolskim Anglicanorum Cetibus z dnia 4 listopada 2009 roku otworzył możliwość powrotu do Kościoła rzymskiego byłym Anglikanom. Biskup Rzymu, dając możliwość utworzenia ordynariatów personalnych razem z nimi, wprowadził także kolejną formę sprawowania kultu wewnątrz rytu rzymskiego. Wierni należący do tych ordynariatów powołanych na podstawie konstytucji nie są zobowiązani do porzucenia swoich dotychczasowych tradycji liturgicznych, duchowych i duszpasterskich. Mają oni możliwość sprawowania liturgii zarówno zgodnie z normami rytu rzymskiego, jak i według ksiąg liturgicznych właściwych tradycji anglikańskiej. Warunkiem jest zatwierdzenie tych ostatnich przez Stolicę Apostolską. Konstytucja nie zawęża w żaden sposób możliwości celebracyjnej wyrażającej tożsamość liturgiczną ordynariatów, lecz wskazuje na Najświętszą Eucharystię i inne sakramenty, liturgię godzin oraz inne celebracje liturgiczne, które obejmują wszystkie obszary liturgicznego życia wspólnot chrześcijańskich. Watykański dokument stworzył bardzo ciekawą sytuację, kiedy to dotychczasowa tradycja liturgiczna wspólnot wyrosłych poza jednością z Rzymem staje się pełnoprawnym wyrazem kultu w ramach Kościoła katolickiego. I choć do tej pory Kościół uznawał wiele z reformacyjnej i anglikańskiej tradycji, zwłaszcza muzycznej, nigdy jednak nie czynił tego względem oficjalnych tekstów liturgicznych. Nie dzieje się to jednak automatycznie.
kiedy to księgi liturgiczne anglikańskie stają się podstawą modlitwy wspólnoty katolickiej. Następuje to dopiero po wcześniejszej rewizji dotychczas używanych liturgii i wydaniu odpowiednich ksiąg dla użytku wspólnot należących do powołanych na mocy konstytucji ordynariatów. Dokonuje tego zawsze Stolica Apostolska, jak czyni analogicznie względem całego świata katolickiego. Czy jest zatem nowa forma rytu rzymskiego? Koncepcja liturgicznego dziedzictwa anglikańskiego zawarta jest w trzecim artykule Konstytucji Anglicanorum Cetibus. Ona stała się zasadą redakcji nowego mszału, który został oddany do użytku w 2015 roku. Ona nazywa się Divine Worship de Missal. Nowa księga liturgiczna zaczęła obowiązywać od pierwszej niedzieli Adwentu 29 listopada 2015 roku, więc już za chwilę będzie 2 lata. A miesiąc później, 1 stycznia 2016 roku, Watykan wycofał zgodę na korzystanie z dotąd zatwierdzonych ksiąg liturgicznych anglikańskich, które były zatwierdzone do użytku wspólnot zanim do czasu ukazania się nowego mszału. Wprowadzenia i objaśnienia towarzyszące wydaniu tego mszału bardzo jasno i zwięźle odpowiadają na podstawową rodzącą się wątpliwość. Czy jest to nowy ryt? Odpowiedź w nich zawarta jest bardzo zwięzła i konkretna. Nie. Anglikańska tradycja liturgiczna wyrosła z angielskiej tradycji monastycznej, rozwijała się w ramach jednego rytu rzymskiego. Sama informacja na stronie tytułowej Nowej Księgi wskazuje, że mszał ten jest wydany w zgodności z rytem rzymskim. Mszał ten to tylko pastoralna adaptacja rytu rzymskiego dla wiernych ordynariatów personalnych, uwzględniająca ich tradycję modlitewną. Zatem nie jest to oddzielny i autonomiczny obrządek Kościoła, lecz ten sam jeden ryt rzymski, tyle że właśnie jest to inny wyraz tej samej tradycji. I ten nowy mszał, można by rzec, że odzyskuje do tej pory utracone dziedzictwo, bo wcześniej ostatnim mszałem w zgodności z rytem rzymskim był tak zwany mszał Sarum, ostatni zatwierdzony przez Stolicę Apostolską, a zniesiony w 1570 roku przez reformę Soboru Trydenckiego. I to utracone dziedzictwo i nowy mszał tworzy historię dotąd niewyobrażalną, bo wydaje się, że to po raz pierwszy w historii teksty liturgiczne wyrosły poza jednością wspólnoty Kościoła, a mające w dużej części swoje korzenie w historii Kościoła, zostały włączone do życia i dziedzictwa Kościoła katolickiego, z którego same wyrosły. I ten mszał jest obecnie w pełni uznawaną przez Kościół formą rytu rzymskiego i można stwierdzić, że jest właśnie kontynuatorem tego mszału z Sarum po jego odnowie zgodnie ze wskazaniami Sacrosanctum Concilium Soboru Watykańskiego II. Normy liturgiczne i główne zasady dla Divine Worship de Missal, mszału, wyznacza ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego trzeciej edycji typicznej, czyli ostatnie z 2008 roku. Wszystkie natomiast wyjątki w tej formie pastoralnej rytu rzymskiego zawarte są w 49 punktach wprowadzenia do tej księgi oraz bezpośrednio w jej rubrykach. I analiza rozwiązań celebracji liturgicznej według tego mszału
rodzi wiele powiązań ze zwyczajną i nadzwyczajną formą rytu rzymskiego i wskazuje inne zastosowania, zastosowane rozwiązania i spojrzenia na wskazania i zasady odnowy liturgicznej nakreślone przez Sobór Watykański II. I choć zgodnie z wytyczoną jedną ścieżką odnowy, wydaje się, że inne jest przełożenie soborowych wskazań na ten sam rytm mszy w jego różnych formach. W najnowszej formie rytu rzymskiego z 2015 roku można odnaleźć wiele innych sposobów realizacji wskazań ostatniego soboru, które mogą stać się przyczynkiem dyskusji w drodze ku jedności, pojednaniu wewnątrz jednego rytu. Spośród wielu można wymienić chociażby, czy to obrzędy w stopni ołtarza, które w tym szale są dowolne, dwie formy modlitw przygotowania darów, ofiarowania, które także są dowolne i wymienne. Gesty i kierunek zwrócenia kapłana przy ołtarzu podczas liturgii, w czasie zanoszonych modlitw. Gdy się spojrzy na ten mszał, to można mieć wrażenie, że to jest takie połączenie i formy zwyczajnej z formą nadzwyczajną. Wzajemne takie zmiksowanie obu rytów. Wiele toczy się dyskusji ciągle związanych z odnową liturgiczną, szczególnie po roku 2007, a papież Benedykt XVI ma tu wielkie swoje znaczenie, ponieważ on nie tylko wiele pisał, wiele wskazywał, ale też swoimi dokumentami wiele otworzył różnych nowych możliwości. Jedni zachwalają daleko idące zmiany, powołując się na wskazania soborowe, inni poddają je krytyce, wytykając zbytnią ingerencję, a podjęte kroki nazywają nie odnową, lecz zmianą formy. I wśród ciągłych dyskusji wokół odnowy Ordo Missae po II Soborze Watykańskim oraz jego właściwego rozumienia i interpretowania, niedostrzeżona przez świat, pojawia się nowa forma rytu rzymskiego, która w granicach posłuszeństwa Soborowej Konstytucji o Liturgii łączy formy stare z odnowionymi, równocześnie ubogacając nową tradycję wyrosłą na Wyspach Brytyjskich. Powrót do przeszłości czy kontynuacja reformy? Czy zatem papież Benedykt XVI swoimi formalnymi poczynaniami na polu liturgii przywraca Kościół do przeszłości, czy kontynuuje wewnątrz Kościoła reformę soborową? Pytanie dzisiaj z pewnością jest bez odpowiedzi, bo to czas pokaże, czy różne formy tego samego rytu, tego samego wyrazu modlitwy Kościoła się ubogacą, tworząc w przyszłości jedną formę, jeden ryt, czy pozostaną różnymi, komplementarnymi wyrazami wiary. To czas pokaże, czy to, co w Kościele powróci do jedności, czy będzie różnymi drogami podążało osobno. Dziękuję.